Ty jako muzyk potrafisz obiektywnie ocenić innego artystę. Czy oglądałeś Eurowizję? Oglądałem Eurowizję. Chylę czoła wobec Gromiego, wobec Lukasa i całej ekipy, prawda, dziewczyn śpiewających i tak dalej, że tam wystąpili. Sam wiem, że jak to jest ciężko, jaki to jest olbrzymi, niewyobrażalny, uwierz mi, stres, kiedy śpiewa się na wielkich imprezach masowych, które jeszcze są tak bardzo medialnie. Ja również miałem okazję niejednokrotnie na czy to Sopot, czy Opole występować. Są to takie przedsięwzięcia, które są bardzo napompowywane, tak? Nadmuchiwane. I ciężko czasami temu podołać. Oni są fantastyczni. To jest fantastyczna ekipa. Gromi jest świetnym DJ-em, muzykiem, aranżerem. I stworzył bardzo dobry utwór. I to jest jego największy sukces, że stworzył bardzo dobry utwór. Nie, największym sukcesem jest to, że ludzie pokochali tę piosenkę. I to jest najważniejsze. A wyniki? Kto to będzie pamiętał za chwilę? No, ci loża szyderców oczywiście będzie, ale ja się do niej nie zaliczam.